wspólne posiedzenie Komisji Stałej Rady Gminy Kleszczów. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik, witam Pana Sekretarza, witam kierowników działów organizacyjnych Urzędu Gminy, witam Panią Magdę, witam media. Szanowni Państwo, porządek obrad Państwo otrzymaliście. Ja ze swojej strony nie wnoszę żadnych punktów nowych, ani też nie proponuję skreślenia tutaj zawartych w tym. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, to słucham, proszę bardzo. Nie ma. Jeszcze może, bo zapomniałem, stwierdzam kworum 14 radnych Rady Gminy Kleszczów, obecnych jest 14. Stwierdzam, że dzisiejsze posiedzenie jest prawomocne i wszystkie uchwały podjęte również będą prawomocne. Jest tutaj jedna taka mała, Szanowni Państwo, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody. To nie będzie wyrażenia zgody, tylko uchylenia obecnej uchwały, bo tam były jakieś komplikacje, więc to my będziemy zmieniać punktu, tylko po prostu później treść zmienimy, jak już będziemy przy punkcie, a mianowicie przy punkcie numer 7. Nie widzę sprzeciwu ani propozycji, więc kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę bardzo. Dziękuję, stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1, punkt 2 żeśmy już tutaj wyczerpali. Teraz przechodzimy do punktu numer 3, a mianowicie rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Wpłynęło do Rady Gminy, wpłynął wniosek ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Pozwolę sobie przeczytać. W nawiązaniu do naszych wcześniejszych wystąpień zwracam się do Pana Przewodniczącego, przepraszam, oraz Stałej Rady Gminy Kleszczów o udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w roku 2013 w miejsce pomocy, która mogłaby zostać udzielona w roku 2014 celem zakończenia w bieżącym roku prac remontowych na drodze powiatowej nr 1902E na odcinku od miejscowości Słod do miejscowości Biłgora. Docelowy czas zakończenia realizacji mniejszego zadania przerwy z 2014. Odcinek wyżej wymienionej drogi stanowi ostatni fragment dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Kleszczów w tak opłakanym stanie. Przyspieszenie prac poprawiłoby komunikację mieszkańców Rogowca z Kleszczowem, jak również sytuację firm tam zlokalizowanych, a będących płatnikami podatku dla waszego samorządu. Biorąc pod uwagę, że gmina Kleszczów przyjęła w zarząd prawie wszystkie drogi powiatowe na swym terenie, proponuję rozważenie także i takiej możliwości w stosunku do drogi powiatowej nr 1902E. Po zakończeniu realizacji zadania jednocześnie chciałbym zapewnić, że zimowe utrzymanie przedmiotowego odcinka mogłoby pozostać na dotychczasowych zadaniach, to jest po stronie powiatu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc finansową, której samorząd Kleszczowa udzielał powiatowi Bełchatowskiemu. Liczę na to, iż ta ostatnia prośba dotycząca poprawy powiatowej infrastruktury drogowej na Państwa terenie znajdzie zrozumienie szanownych radnych Kleszczowa. Podpisał starosta Szczepan Krzemski. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę, proszę. Panie Przewodniczący, ja składam wniosek o pomoc finansową na tą drogę w imieniu mieszkańców Rogowca i swoim własnym. Pan również? No to dotyczyło tej samej. No to, ale może pan zabrać głos. Proszę bardzo, pan zgłaszam, to może być przeciwny głos. Proszę. Ja również chciałem złożyć wniosek dla pomoc finansową dla starostwa powiatowego Bełchatów w kwocie 500 tysięcy na wykonanie tego zadania z Wołokry Biłgory. To było chyba porównane, tu nie wiem, czy koleżanka te 500 tysięcy wyszczególniła, czy tam kwota była, czy nie, to chodzi o... To jest 500 tysięcy. 500 tysięcy. Tak, tak. Dobra, dziękuję. Czy ktoś proszę? Może? Tak, proszę. Dziękuję. Nie wiem, co Państwa dzisiaj radnych, czy się Państwo kierujecie. Ostatnio na sesji była mowa o pożyczce dotacji finansowej, ale jako pożyczka dla starostwa. Tutaj
tym momencie dajemy te, rozumiem, 500 tysięcy bezzwrotnie. Czyli Państwo wiecie o tym, że to są pieniądze, które dla mnie nie starostwo nie oddać. Ostatnio była rozmowa, że starostwo podejmie uchwałę, pożyczymy im te 500 tysięcy i starostwo nam w przyszłym roku odda te 500 tysięcy. W tym momencie starostwo już nie prosi o pożyczkę, tylko po prostu prosi o dofinansowanie i zrobienie tego. Czy Państwo macie tutaj pełną świadomość tego, co w tej chwili podejmujecie? Ja nie jestem przeciwny, żeby tej drogi nie skończyć, tylko dlaczego zaszła taka zmiana? Skoro mogliśmy pożyczyć te 500 tysięcy i mieć je zwrócone. Jeżeli można. Proszę, proszę, Państwa decyzja jest. Tylko, czy Państwo wiecie, bo ja wrócę do poprzedniej komisji, gdzie po prostu był ten wniosek i komisja budżetowa nasza przychyliła się o tą pomoc, tylko że później wyszły pewne nieporozumienia ze strony Rady Powiatu i zostało to wycofane. I stąd też była mowa, że wrócimy na następnej sesji do tego po prostu zadania. Takie, ja mam takie odczucie i tak to miało wyglądać. No chyba, że nie do końca tu może jestem bliżej w przepisach, o których tu rozmawiamy. Dziękuję. Ja nie chcę już tego tematu dalej drążyć. Państwo dobrze wiecie, jak to wyglądało, jak to było przedstawione, jaka sytuacja zaszła, że taka autoryczna dzisiaj wyszła. Panie wójcie, uważam, że sprostowanie pana radnego Miściaka jest całkowicie wyczerpujące, bo to nie było nasza wina. Możemy wrócić do protokołów i tak było. Jeżeli pan starosta Chrzęst zwrócił się do swoich radnych, czyli do Rady Powiatu i oni mu nie zezwolili na taki manewr, przepraszam, że tak to nazywam, no to trudno, żebyśmy my zmieniali decyzję woli Rady Powiatu. To jest pierwsza sprawa. I to, co powiedział pan radny Misiek, że wrócimy, jeżeli oni się tam dogadają. My dogadali się widocznie, bo jest drugie pismo, natomiast nie mamy innego pisma z Rady Powiatu, więc przyjmujemy do wiadomości, że się dogadali. To jest pierwsze. Druga sprawa, niech pan szanowny wójt zauważy, że nie będziemy już dawać ewentualnie pomocy w 2014. Tu się zobligował do tego pan Chrzęst. Proszę sobie posłuchać, ja przeczytam jeszcze raz. W nawiązaniu do naszych wcześniejszych wystąpień zwracam się do pana przewodniczącego oraz całej Rady Gminy Kleszów o udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w 2013 roku w miejsce pomocy, która mogłaby zostać udzielona w roku 2014. Więc też wychodzimy na zero, można powiedzieć, panie wójcie. Panie przewodniczący, ja nie chcę już tłumaczyć, bo żaden argument, widzę, że do pani dociera i pan nie rozumie pewnej kwestii. Nie chcę tłumaczyć się tym, jakie były podjęte decyzje na Radzie Powiatu. Skoro Komisja Rady Powiatu podjęła taką decyzję, a jest to większość, już nie chcę tam mówić o układach politycznych i innych rzeczach w Radzie Powiatu, mnie to nie interesuje. Były uzgodnienia z panem starostą. Pan starosta podjął taką decyzję, że pożyczamy w tym roku i za okres miesiąca mieliśmy tę drogę skończyć. Miała być to pomoc finansowa, która miała być na później zwrócona. Państwo nie wyrazili się na to zgodę. Dziwi mnie dzisiaj, że wyrażacie po prostu bez żadnej praktycznej dyskusji 500 tysięcy, bo liczy się Państwo z tym, że to jest minimum 500 tysięcy złotych. Ja mówię, ja nie jestem przeciwny. Tu pan starosta pisze, że ta droga będzie dla mieszkańców Rogowca umożliwi jakby dojazd do Pryszczewa. No do Pryszczewa nie umożliwia dojazdu, tylko umożliwia dojazd do Bełchatowa. Także już też to jest niejasność, ale to już to nie wnikam, bo to nie jest jakby cel tej dotacji. Państwa decyzja, tylko mówię taką sprawę, że dajemy 500 tysięcy bezzwrotnie, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Mieliście możliwość i złożyliście te pieniądze, nie zgodziliście się Państwo. Także nie chcę już więcej na ten temat. Może dla Pana, Panie Przewodniczący, jest to śmieszne, ale jeżeli Pan by wyciągnął swoje 500 tysięcy, żeby złożył, proszę bardzo, są to publiczne pieniądze i tylko o tym mówię. Dziękuję, nie mam za dobrze, ja dwa słowa powiem. Panie wójcie, na początku jest wymiana zdań i nie życzę sobie, żeby pan mówił, czy ja się na czymś znam, czy nie znam. Pan po prostu sieje tutaj populizmem, a tym pan daleko nie zajedzie. To jest czysty populizm z pana strony. Ja jeszcze raz panu powtarzam, że dla nas, jeszcze raz panu powtarzam, niech pan posłucha, dla nas dokumentem wiążącym ze strony powiatu, czy obojętnie jakiej innej organizacji, województwa, rządu i tak dalej, jest oficjalny dokument. A to, że pan mówi, że pan gdzieś tam był i komisja powiatu ustaliła, to jest tylko komisja, ciało opiniodawcze. Dla nas przyszło, panie wójcie, proszę, ja wam nie przeszkadzałem, dla nas przyszło oficjalne stanowisko Rady Powiatu. Nie wyrażamy zgody na takie manewr ze strony pana starosty, pana Chrzęsta. I myśmy po prostu nie podjęli decyzji, bo nie było zgody powiatu. Rady Powiatu, przepraszam. Dzisiaj
Pan ksiądz pisze pismo do nas, Rada Powiatu nie neguje tego, więc udzielamy pożyczki. Koniec i kropka. A jak pan tego nie rozumie, to proszę wrócić do... Rada Powiatu po prostu nie podejmuje żadnej uchwały. Proszę? Rada Powiatu nie podejmuje żadnej uchwały. Ale zdjęli z porządku obrad. Proszę pana przyjechać. No i proszę do mnie. Ale jeżeli by było porozumienie, Rada Powiatu podjęłaby taką uchwałę, to mieliśmy wtedy gwarant, że nam powiat zwróci te 500 tysięcy przyszłym. Dobra, nie będę panu tłumaczył, bo jak pan wróci do źródeł, niech pan poczytuje parlamentów. Jedną rzecz, jeżeli rozmawiam motorycznie, to rozmawiam motorycznie, a populizm... Merytorycznie, motorycznie. Dobrze, przepraszam, metorycznie. Motor to jest w samochodzie. Bo po prostu już pan do takiej sytuacji doprowadza, że wyprowadza pan mnie z równowagi. Panie wójcie, ja panu nie powiedziałem, że się pan... Panie wójcie, ja panu nie powiedziałem, że pan się na czymś nie zna, ale teraz śmiem powiedzieć, że pan się w ogóle na tym nie zna. Bo jeszcze raz panu mówię, ja takie mam dla nas oficjalnym dokumentem jest stanowisko, czy to pana Chrzęsta, czy to Rady Powiatu, a nie jakiejś tam komisji z Rady Powiatu. No, niech pan to zrozumie, proszę pana. Przyszedł mail, bo ja zaraz proszę pana bardzo przynieść maila, ja odczytam panu maila. Że pan udowodni, że nie ma pan kompletnie racji i nie wie pan, o czym pan mówi. Dziwi mnie fakt, że te 500 tysięcy bez żadnych negocjacji dzisiaj po prostu przyznajemy. Tak? 500 tysięcy. To nie jest kwota 50 tysięcy, tylko 500 tysięcy. Nie ma negocjacji. Łatwo się wydaje, tak? Publiczne pieniądze. Proszę bardzo. Proszę pana, mnie obowiązuje regulamin, jaki... Potrzeba było to przedstawić wcześniej. Proszę pana, mnie obowiązuje regulamin, jaki obowiązuje wszystkich, również i pana. Przyszło pismo, ja przyszło pismo do pana. Nie, ale widzicie pan, jak ja wszystkie mówię, pisma pan mi przerywa. A jak pan mówi, ja próbuję coś panu poprawić, to pan ma do mnie tak pretensje. Proszę bardzo, złamię pana. Uprawiam jakieś różne rzeczy. Skoro pan już wiedział o tym wcześniej, to mógł pan po prostu dać wcześniej znać, porozmawiać na ten temat, a nie to dzisiaj podejmuje pan bez żadnych negocjacji taką propozycję. No dziwny ten pan. Muszę wstać, bo muszę panu wypowiedzieć parę gorzkich słów. Panie wójcie, naprawdę jest pan populistą do kwadratu. Pan w ogóle się nie zna na tym, co pan robi. Pan w ogóle nie ma pojęcia o rządzeniu gminą. Proszę pana, ja pokazuję do kamery. Proszę pana, pismo przyszło 12. Ja to daję na najbliższe posiedzenie komisji ustawy, wszystkich komisji. Spadły dwa wnioski, my to głosujemy. Czy to uzyska dzisiaj akceptację, czy nie, to jest decyzja wszystkich rad. Jeżeli uzyska akceptację, proszę pana, przejdzie pod obrady na sesję, pod obrady Rady Gminy i Rada podejmie taką decyzję, dobrze, albo nie. Nie mi pan nie zarzuca, że ja przytrzymuję dokumenty, jak ja może coś kombinuję. Pan po prostu się nie zna na tej robocie. Dziękuję. Jest pan nogą po prostu w tym sprawach. No. Jak pan chce tak walczyć na te słów taki. Jak pan chce walczyć na słowa, to pan nie zna w ogóle, no. W ogóle się pan nie zna. Nie, to o pana kulturze, bo to pan zaczął i pan powiedział, że ja się na czymś nie znam. Proszę pana, ja robię wszystko zgodnie z regulaminem. To nie powiedziałem. Tak pan powiedział, bo to otworzymy i zobaczymy, no jak było. Padły dwa wnioski, ja przegłosuję i koniec. Proszę bardzo. Ktoś chce jeszcze zabrać głos, no? Proszę. Panie wójcie, ale jeżeli udzielimy dofinansowania na dokończenie tego remontu tej drogi, no to będzie wcześniej wykończona, bo bardzo zależy mieszkańcom Rogowca, żeby ta droga jak najszybciej była zrobiona, bo dojazd do Bogatowa mają teraz utrudniony. I mają w ogóle. Nie mają w ogóle właśnie, ze względu na mieszkańców. Proszę, ja już ten temat usłyszałem, rozmawiałem, że ja wiem. Nie, to nie panie, ja może powiem dwa zdania tak dla uspokojenia i przypomnę te fakty, bo na Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska została podjęta decyzja przez Komisję, pozytywna opinia na temat udzielenia pożyczki 500 tysięcy złotych na dokończenie tej drogi. Żeby mieszkańcy nie mieli, tam była lista mieszkańców, podpisów, ileś tam już nie pamiętam i tak dalej. To robimy dla naszych mieszkańców, tak? Czyli wydajemy te pieniążki publiczne jakby dla mieszkańców, nie tam dla kogoś sobie prywatnego czy tak dalej. Przyszło pismo, które powiedziało nam prosto i wyraźnie. Zostały zdjęte z obrad powiatu ten punkt, gdzie rada ze starostą po prostu się nie dogadała. To już nie mój problem. Jaką oni politykę uprawiają, czy tak dalej, bo pan tak powiedział, że polityka jest taka. To już nie jest mój problem. Ja uważam, że dla mieszkańców powinniśmy podjąć tą decyzję pozytywną, która tutaj przyszła teraz, prośba o wsparcie, żeby dokończyć tą drogę,
nie na zasadach pożyczki może, może udzielimy to na, tak jak pan powiedział, bezzwrotnie, ale dokończyć tą drogę raz, zrobić, żeby problem był z głowy. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Proszę. Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby ta droga była dokończona, tylko naprawdę dziwi mnie fakt, że nie była podtrzymana decyzja komisji. I wtedy byśmy mieli, z naszej strony byśmy byli po, też po stronie prawa, bo byśmy decyzję podtrzymali, a byłaby po prostu, nie byłoby takiej sytuacji, jak jest w tej chwili. No ale panie radny, jeszcze raz panu przypominam, na ile razy nam trzeba mówić, ile wam razy trzeba mówić, że komisja była na przykład dzisiaj we wtorek, a w czwartek przyszło pismo z Bełchatowa, z Rady Powiatu, że oni wycofują decyzję starosty. Proszę pana, a nadrzędnym jednostką jest Rada Powiatu, nie chrze, nie starosta. To jak myśmy zrobić? Tam wczytał się w dokumenty w ogóle panie radny. No to ja nie wiem, dlaczego pan wysnuwa taki wniosek. Bo mogliśmy podtrzymać to razem. Jak mogliśmy? Podtrzymać, jednak podtrzymać. Proszę pana, z tym się wiążą, jakby się pan dalej zajmował, z tym się wiążą zmiany w budżecie na ten rok i z tym się wiążą zmiany w planie tej, no, ta druga funkcja. WPF jest zmiany i to trzeba udokumentować, proszę pana. Jak można zostawić pieniądze nie wydawając? Wszystko się musi zgadzać, to jest księgowość. Proszę się zapoznawać z materiałami i dopiero podejmować merytoryczne dyskusje. Proszę bardzo. Ja może tylko odnośnie tego, dlaczego to zostało zdjęte. Mówię, w momencie, kiedy Rada Powiatu blokuje działania starosty i nie pozwala mu zaciągnąć pożyczki na wykonanie drogi, czyli to, że byśmy przyznali na tamtej sesji te 500 tysięcy w formie pożyczki, i tak by nie zostało nic wykonane, bo Rada Powiatu powiedziała, że ona w to nie wchodzi. W tym momencie starosta przysłał pismo o udzielenie pomocy i w tej chwili jest to realne do zrobienia. Wtedy i tak by nie zostało zrobione. To nasze podjęcie decyzji w tamtym okresie i tak było, gdyby w próżni, bo Rada Powiatu powiedziała, że nie chce już tej pożyczki, bo zdjęła to z obrad. A w tej chwili starosta się ten o dofinansowanie, ja wnioskuję, żeby to dofinansować. Ja tak większość powiatowych dróg robiliśmy, jak nie z własnej pieniędzy, to udzielaliśmy dotacji dla powiatów we wszystkich ościennych gmin, więc wydaje mi się, że to nie jest aż taki wielki uszczerbek dla budżetu gminy. Dobrze, wnioski pana radnego Misiaka, kończę. Ale ja chciałem tylko dwa słowa, panie przewodniczący. Nie może pan. Ale już na ten temat wyczerpaliśmy program dyskusji. No właśnie, to jest. Nie będę się z panem przekonywał, bo pan po prostu ubliża ludziom. Nie będę panu udzielał głosu. Użyłem panu, to pan ubliży mi. To decyzja, to jest decyzja komisji, a nie pana. Więc mówię, padły dwa wnioski pana radnego Misiaka i pani radnej Zagórskiej odnośnie udzielenia pożyczki dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych na drogę 1902E dla starostwa powiatowego w Bełchatowie. Przeprowadzam głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tych wniosków do realizacji? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 13 głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że wnioski zostały przyjęte do realizacji. Punkt 4. Zaopiniowanie wniosków o zmiany wieloletniej i pan, widzi pan, to jest teraz to, co panu wcześniej mówiłem, panie radny Łacza. I ma pan zaopiniowanie wniosków o zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Kleszczów na lata 2013-2016 oraz wniosków o zmiany w budżecie Kleszczów na rok 2013. Widzi pan, to jest to. Ja to doskonale. Więc jeżeli się da pieniądze, to trzeba to zmienić. Ale ja to doskonale. To by nam nic nie dało. Naprawdę, panie radny, jak pan zwraca komuś uwagę albo jakiś wniosek, to proszę sobie przyłożyć do tego. Bo tak to będziemy tu gadać, 2-3 godziny i nic z tego nie wyjdzie. Proszę, oddaję głos pani skarbnik. Aha, przepraszam, bo tu jest jeszcze drugi. Przepraszam, jeszcze jeden wniosek, który jest podszyty. I proszę, ja proponuję, żeby ten wniosek, bo ta pani była u mnie bezpośrednio, on tutaj się znalazł, ale to jest wniosek do budżetu do 2014 roku. Czyli ten wniosek omijamy. No dopiero do budżetu, na jak będziemy budżet 2014. To jest dwa. Dziękuję jednogłośnie.
Punkt 4. Zaopiniowanie wniosku o zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Kleszczów na lata 2013-2016 oraz wniosku o zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2013 rok. I proszę o zabranie głosu teraz panią skarbnik. Pierwszy wniosek dotyczy zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę 14 293 zł 49 groszy. Są to środki związane z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Był podpisany aneks do umowy i te środki wpłyną na dochody. W związku z tym prośba o zaakceptowanie. To jest ta cała książka i pierwszy co tak, to jest cała książka. I to jest kwota jaka? 14 tysięcy? Tak, łącznie 14 293 zł 49 groszy w dwóch paragrafach związanych z finansowaniem usług, finansowaniem z programu. Są pytania? To jest za. Dziękuję za głośno, zaproszę dalej. Kolejny wniosek też dotyczy dochodów, zmniejszenia, jest to bardzo duża kwota, zmniejszenia kwoty 33 363 zł 961,25 i skarg za korzystanie ze środowiska zmniejszenie 150 tysięcy złotych. Tutaj jest obszerne wyjaśnienie, nie wiem czy Państwo się zapoznali, ja jeszcze pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć skąd ta zmiana. Otóż ustawodawca ustawą 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadził zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawodawca tutaj zmienił terminy wnoszenia przez zobowiązanych opłat za korzystanie środowiska. Do tej pory były to opłaty półroczne i w tej chwili się to zmieniło i za 2013 rok wpłaty za korzystanie ze środowiska otrzymamy w 2014 roku. Stąd takie duże zmniejszenie, ponieważ w dalszej części w uzasadnieniu pisze, że ustawa została opublikowana 30 listopada 2012 roku, a projekt został przyjęty 14 listopada, więc ponieważ ta ustawa nie była w ogóle konsultowana i nie była wiadomo, że tak ustawodawca wprowadzi zmiany, stąd dochody były zaplanowane według starego stanu prawnego. Mogę Pani Skarbnik, jeżeli mogę, to tak krócej, bo to tak, książka jest tego. Ale to jest bardzo ważna zmiana, więc bardzo bym chciała, żeby wszyscy radni wiedzieli skąd to zmniejszenie wynika. Są pytania? To jest za, proszę. Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę. Kolejna zmiana dotyczy rządowego programu pomocy uczniom. Otrzymaliśmy dotację celową na program Wyprawka Szkolna. Jest to kwota 3389 zł po stronie dochodów. Pierwszy wniosek. To jest za, proszę. Dziękuję. Kolejny wniosek również dotyczy tego programu rządowego po stronie wydatków. Ta sama kwota 3389 zł rozpisana na szkoły podstawowe, gimnazjum i zespół szkół. Kwota, która będzie zapisana po stronie wydatków. Z tej dotacji na program rządowy. To jest to 3? 3389. To jest 2, proszę. Kolejna zmiana, kolejny wniosek do Rady Inwestycji Zamówień Publicznych do WPF-u zmiana i pierwsze zadanie. Zmniejszenie środków o kwotę 2 miliony złotych, zadanie rozbudowa drogi gminy na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy i w 2014 zwiększenie o tą samą kwotę o 2 miliony złotych. Pierwsze zadanie. Drugie zadanie, budowa drogi Kleszczów-Rogowiec, droga przez KOP, zmniejszenie o kwotę 300 tysięcy złotych w 2013 roku. Trzecie zadanie, budowa parkingów w Kleszczowie w rejonie cmentarza, zmniejszenie w tym roku 20 tysięcy złotych. Czwarte zadanie, budowa parkingu w Łękińsku, zmniejszenie w 2013 roku o 50 tysięcy złotych. Piąte zadanie, przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Grudzice, zmniejszenie 600 tysięcy w 2013 roku
14 zwiększenie o 600 tysięcy złotych. Szóste zadanie, przebudowa drogi powiatowej Żłobnicy, zmniejszenie 600 tysięcy w 13, zwiększenie w 14 roku o kwotę 600 tysięcy złotych. Zadanie, rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych, zmniejszenie w 13 o 100 tysięcy złotych. Kolejne zadanie, przebudowa drogi powiatowej Chwalisko-Sulmierzyce, zmniejszenie 2 miliony złotych w 13 i zwiększenie 2 miliony złotych w 14 roku. I dziewiąte zadanie, uzbrojenie terenu pod budowę osiedla Łuszczanowice, zmniejszenie w 13 o kwotę 900 tysięcy złotych i zwiększenie w 14 o 900 tysięcy złotych. Są pytania? Proszę. Ja mam pytanie do pani skarbnik odnośnie punktu drugiego i trzeciego. Dlaczego te sumy, te zmniejszenia z 2013 roku nie są zwiększeniami z 2014? To może do pana Roberta pytanie. To znaczy, że co, że to nie dalej, na przykład droga wszystko mnie będzie realizowała? Jeszcze dalej są, jeżeli już to uzupełnię to pytanie, no i właśnie jeszcze bo jeszcze jest punkt budowa w Jękińsku, rozbudowa skrzyżowań powiatowych. To osobne pytanie. Proszę. Może ja powiem w taki sposób. Na wszystkich zadaniach, tam gdzie są tylko zmniejszenia, nie ma zwiększenia w roku 2014, to z tego powodu, że w roku 2014 były pewne środki zabezpieczone. W tym roku tych pieniędzy nie wydamy, ponieważ nie zaczęły się jakieś procedury projektowe lub procedury wykonawcze. Tak na przykład droga wszystko. Natomiast pieniądze w WPF są i w przyszłym roku są na rozpoczęcie tych zadań, są środki zapewnione. Natomiast wszędzie na tych zadaniach, gdzie jakby przesuwamy środki na 2014, to albo procedury są w trakcie, albo są w realizacji w trakcie, tylko te środki nie zostały w tym roku wydane fizycznie. Natomiast może by była ciągłość, zapewnienie tutaj ciągłości finansowania w procedurach, to te środki zwiększamy w roku 2014. Taka to już jakby do wszystkich zadań. Proszę Państwa, ja powiem tak, ja jestem przeciwny zmianom w budżecie, jeżeli są to na plus, gdzie mamy pieniądze i dodajemy na ten rok jak najwięcej, ale muszę się zaprotestować z tym, że te przesunięcia od 2-3 lat, ja widzę, jest to samo. Przychodzi koniec roku, my przesuwamy pieniądze na następny rok z dużych inwestycji oczywiście. Przesuwamy na następny rok, gdzie automatycznie budżet nasz możemy wykonać na wysokim poziomie, tylko na następny rok liczę z tym, że znowu będziemy przesuwać. Tak jest bynajmniej w Żłobnicy. Od 3 lat te wszystkie 3 drogi są przesuwane. Ja uważam, że Państwo robicie to celowo, jak już to kiedyś powiedziałem. Dziękuję i jestem temu przeciw. Proszę, jesteśmy przy tej drodze. Jak ona w ogóle wygląda sytuacja? Kiedy to ma zamiar ruszyć jakaś budowa czy coś, bo to w ogóle już też od 2 lat stanęło. Pewne porozumienia były z kompanią, czy tam z PGR, a do tej pory... to w różnych, czy nic, do tego. Ale nie, to jesteśmy przy głosowaniu, przy zmianach. Także. Szanowni Państwo, na problem, tak jak Pan Przewodniczący, Pan Radny powiedział, jest to, że żadne porozumienia tak naprawdę nie zostały. W związku z tym nie mamy żadnej możliwości jakby rozpoczęcia tej inwestycji. Czyli jest to umarłe. Nic się nie dzieje, dlatego że ta propozycja porozumienia, która była dyskutowana tutaj kiedyś przy okazji studium, ta propozycja, która była przygotowana wtedy przez PGR, ona ze względów prawnych absolutnie nie była możliwa do podpisania. Tam dopisy ze względów prawnych nasi prawnicy uznali, że są nie do przyjęcia. No i temat, że tak powiem, to umarł naturalnie. W związku z tym no, nie ma możliwości, żebyśmy my dzisiaj na terenie, który jest własnością, czy na użytkowaniu wieczystym PGE, prowadzili jakiekolwiek inwestycje. Nawet powiem więcej, jeszcze była taka propozycja, żebyśmy może coś rozpoczęli, takie działania przygotowawcze, gdyby nie ma geodezyjnych, być może nie rozpoczęcie badań geologicznych na tym terenie, natomiast i wystąpiliśmy do PGE z prośbą o to, żeby naszych geodetów wpuszczono na teren PGE, natomiast PGE odmówiło nam wtedy zgody na rozpoczęcie takich prac. Formalny wniosek chciałbym przedstawić. Jeżeli wójt jest na
terenie Urzędu Gminy, prosimy go tutaj, żeby to właśnie to chciałem powiedzieć. To chciałem powiedzieć, bo są poważne sprawy. Może jeszcze jedno? Proszę. Odnośnie tu przebudowy głównej, tej Kalisko-Sulmierzyce, projekt z tego, co wiem, już jest ileś, chyba zrobiony już jest, z tego co wiem. I też od dwóch lat praktycznie nic się nie dzieje, nie bo wiem. Trzeba powiedzieć, jak będzie. Nie, no ale no, jest kierownik dobrze. Ale kwestia, ludzie się budują i tak. Kurnosz robi, czy tam Łódź 4 robi przyłącza, później za chwilę, jeżeli to będzie robione, znowu te przyłącza będą zmieniane, chodzi o energetykę i to tak, no nie wiem, no już od 3 lat bodajże i stoi ta główna, nic się nie dzieje. Ulicy Główną, co tutaj ma pan rację, to się już dawno skończyć, mam was firmą, skończyła się projekt główny 2013 roku, to do tej pory firma na Niemczech, wiem, że projekty są pokończone w branży drogowej, w branży wodkanowskiej, natomiast projekt elektroenergetyczny, projekt telekomunikacyjny jeszcze nie został skończony, nie ma pozwolenia i firma jest już ładnych parę miesięcy po terminie. No to trzeba jakieś konsultacje po prostu od firmy, czy znaleźć. Tak. Konsekwencje, kary są bardziej naliczane, natomiast z firmą się spotykamy co jakiś czas. Firma no deklaruję, że co miesiąc nam mówi, że co miesiąc już kończy, bo projekt tak naprawdę, tak jak mówię, jest praktycznie na ukończeniu. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego chyba tego nie kończy, bo to nie ma dużo pracy, żeby to skończyć. Tak przynajmniej wynika z tych rzeczy, które dostajemy. Po prostu de facto projekt skończony nie został i do dzisiaj pozwolenia nie mamy. To się wiąże z tym zadaniem, jak wydał parkingu w rejonie cmentarza, bo te parkingi są objęte również tą samą dokumentacją. Gdzie również pozwolenia nie ma na razie i wniosku o pozwolenie też na razie nie ma. Wiem, że koleżę tutaj przeszedł teraz ostatnio uzgodnienie w ZUDzie, więc jakby nie ma nic przeciwko, żeby go składać teraz pozwolenie. Panie Wójcie, jest taka sprawa. Akurat analizujemy tutaj wnioski do budżetu, są to wnioski inwestycyjne. I na ostatniej stronie jest taka pieczątka. Przygotował kierownik Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych magister Robert Rybiński. A później niżej jest akceptacja wójta gminy, jest podpis wójt Sławomir Płynowski. Więc mamy do pana gorącą prośbę. Niech pan nie unika tematu, tylko że jeżeli są takie punkty przychodzą, to prośba z tego rodzaju, żeby pan był obecny na sali tutaj obrad. Dobrze. No dlatego, że... Ale niech pan pozwoli mi dokończyć. Dlatego, że są tutaj pytania już takie konkretne do pana, bo jak przecież kampania wyborcza była niedawno, pan oferował niesamowite przyspieszenie w realizacji zadań inwestycyjnych, więc dlatego chcemy pana spytać o poważne tutaj rzeczy i proszę nie opuszczać sali, jeżeli albo pan poprosił o jak są takie ważne rzeczy, pan poprosił o przerwę, ja wtedy zrobię przerwę i się rozejdziemy wszyscy i później sobie spokojnie wrócimy do obrad. Taka gorąca prośba. Dziękuję panu uprzejmie. Nie mam obowiązku być na komisji. Ale ja mówię, że jak są ważne punkty, które pan podpisuje, to pan powinien być, bo pytania mogą być do pana. I teraz radni mają, proszę bardzo, pan miał pytanie pierwsze. Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja bym chciał zapytać o punkt obwodnicy, przepraszam, budowy drogi przez Wkop. To jest punkt drugi. Tutaj przed chwilą pan kierownik powiedział nam, że to umarło. No umrzeć, uważam, że to może człowiek umrzeć, a inwestycja, no to nie wiem, zatrzymana, powstrzymana, nie wiem, schowana, nie wiem jak to nazwać. Co się z tym dzieje? Bo panie wójcie, jako kolega nasz radny, 3 kadencje zresztą, razem z panem też byłem, zna pan tą sprawę dokładnie. No i jak to teraz się dalej przedstawia? No bo to umrzeć nie może, bo ludzie czekają na tą drogę. Dziękuję. Nie. Było pytanie do wójta, panie kierowniku, pan się nie wyrywa, ja czytam. Będzie do pana, pan będzie sobie odpowiadał. Państwo radni, pamiętacie, jakie były dyskusje z władzami PGE odnośnie drogi, odnośnie budowy ciepłociągu do naszej gminy i innych tam jeszcze spraw, odnośnie tańszej drogi. Ten temat umarł, państwo pamiętacie dlaczego? Dlatego zabezpieczyliśmy właśnie z inwestycjami pieniądze na przyszły rok, żeby doszło do realizacji, do rozpoczęcia realizacji budowania drogi przez Wkop. No niestety
władze PG nie są już zainteresowane z tego, co poczynią rozmowy takie po prostu, powiedzmy, koleżeńskie, nie oficjalne, ale widać, że po prostu dzisiaj PG wszystko odkłada do Warszawy, bo Warszawa zarządza jakby całym PG. Także wcześniej czy później decyzja będzie taka, że tą drogę będzie musiał wybudować za własne środki. I dlatego zabezpieczyłem też te finansowe środki na 2014 rok, żeby rozpocząć projektowanie, bo wiadomo, że na razie musimy sprawdzić grunt, jak, na jakiej podstawie jeszcze jest grunt, bo jest to już świeży, jeszcze nasyp, także na ten temat. Chcemy tą drogę zrobić. Na pewno będziemy robili w własnym zakresie, bo PGZ się do tego nie dołoży. Proszę, proszę. Panie Wójcie, ale w takim bądź razie, jeżeli PGE, koparnia, elektrownia, bo teraz to jedność wszystko, nie chcą w ogóle słyszeć o tym, że oni w jakimś stopniu pokryli koszty, zrobili projekty, bo to były różne rozmowy, że może my wykonamy, ale oni nie zapłacą, czy no różne tam tematy wtedy były. Jeżeli oni tego nie chcą robić, to dlaczego my mamy na przykład dać w planie przestrzennym uchwalić ten pojemnik tutaj cały, sarkofag, czy jak to się tam nazywa, na gips, czy coś takiego. Czy my nie możemy wynegocjować czegoś z nimi? Ja można, jeśli można, skoczę. Ja do mnie, czy do pana przewodniczącego? Nie, ja tylko doprecyzuję pytanie, jeśli już. Panie wójcie, ja chciałbym doprecyzować, nie nowe od nowa, tylko to, co powiedział pan radny Pacholik. Ja precyzuję, więc pytam pana, co, bo pan już jest trzeci miesiąc z wójtem, co pan zrobił w tej kwestii, odnośnie budowy drogi, konkretnie co pan zrobił? Czy pan rozmawiał, czy pan był? Co pan zrobił odnośnie budowy drogi przez WKO? Proszę. Dopiero zaczynamy procedurę. Powiedziałem panu, zabezpieczyliśmy środki na 2014 rok. W tym roku nie zrobimy nic, bo jest końcówka praktycznie roku, to jest po pierwsze. Czyli pan nie był ani na rozmowach w elektrowni, ani się pan nie pofatygował zadzwonić do kopalni, czy gdzieś. Pan nic nie zrobił w tej kwestii, tak? No, jeszcze typowo formalnych rozmów nie było, ale z tego co już wiem, no dobrze, i z tego co już wiem, kopalnia, zresztą panowie, nie musicie to udawać, bo panie, no dobrze wiecie, jak wygląda sytuacja. Chcecie teraz negocjować, najpierw dajecie mi negocjować z powiatem, podjęliście sami decyzję, umożliwiając budowę sarkofagu, daliście do planu zagospodarowania, wy decydujecie o planie zagospodarowania, nie ja, tylko wy przyjmujecie uchwałę plan zagospodarowania i teraz macie pretensje do mnie. No zaraz, chwileczkę. No i jeżeli mogę, panie wójcie, to zgodziliście się, dobrze, ja teraz chcę się wytłumaczyć. Zgodziliście się wcześniej na takie uzgodnienia, jakie chciało PGE, czy daliście możliwość wybudowania sarkofagu? Jeszcze nie daliśmy, panie wójcie, weszli sprostowania, przepraszam panu najmocniej. Pan dobrze wie, bo pan był radnym, ale panie wójcie, ja panu nie przerywałem. Ale pan mówi, co, bo dlatego wkraczam, bo mnie wolno jako przewodniczącemu tego zgromadzenia wejść w każdym momencie w zdanie. Jeżeli pan mówi nieprawdę, ale panie wójcie, jeżeli pan mówi nieprawdę, będę reagował. Proszę pana, nie jest prawdą, że wyraziliśmy zgodę na budowę sarkofagu. Wyraziliśmy nadzieję, że wybudują i tak daliśmy jej dzielnicę. Wybudują sarkofag, jak wybudują drogę. I niech pan nie kłamie. Bo są papiery, bo zaraz panu przyniosę dokumenty. Proszę przynieść te papiery. No. Proszę przynieść dokumenty, pani Magdo, gdzie właśnie było, czy tam pani Ola, że jakie jest postanowienie. Nie wiem, czy to było na stałe na komisjach, czy to było na komisjach. Było, że zapłacą za drogi przez Dębinę, kamień i tak dalej, to było jedno. Wybudują drogę przez WKOP w zamian za to im uchwalimy, że wybudują sarkofag. I pan przez 3 miesiące nawet paluszkiem nie kiwnął w tej rzeczy. A to, że pan zaplanował pieniądze z naszej kasy gminnej na wybudowanie drogi, to najprostszy zabieg. To facet z ulicy przyszedł to samo drogę. Dziękuję za panu przez pana zdanie. Negocjacje są, trudne, my nie mieliśmy wójta. To pan ma rację. My nie mieliśmy wójta w tym momencie. Jak pan traktuje mieszkańców? My nie mieliśmy wójta, więc negocjacje były takie, że jednostronne. Przyszedł wójt i myśleliśmy, że nowy wójt, zresztą pan to obiecywał w kampanii, jeszcze raz panu przypomnę, ruszył pan z kopyta inwestycje i tak dalej, no i co pan ruszył? Przez 3 miesiące nawet pan nie zadzwonił do dyrektora, proszę pana, żeby drogę wybudować. O czym tu mowa?
skoczył tam? Proszę następny punkt. No przyniosłem dokumenty, to wtedy rozumiem, będziemy dyskutować dalej. Proszę pani Iwanie, proszę. Czy ktoś jeszcze odnośnie tej strony może ma? Proszę. Ja takie zapytanie. Panie Robercie, tu jest w 2013 roku uzbrojenie terenu pod budowę osiedla Łuszczonowice. I to jest przesunięcie. A ja w ogóle chcę się spytać, co tam jest robione na tym osiedlu, skoro my tu żeśmy nie wyrazili żadnej zgody na jakąkolwiek pracę tam. Przesunięcie z tego względu, że w tej chwili Czapak jest kontynuowany na rozpoczęcie pracy, bo wiecie Państwo, że firma zgłosiła upadłość, bo projekt nie został nam przekazany. Jakby można powiedzieć, że ten czas na realizację projektu został niestety stracony. Natomiast to, co jest realizowane, to jest realizowane tylko utwierdzenie terenu do działki, którą gmina sprzedała, ponieważ osoba, która kupiła tą jedną działkę na osiedlu Zacisze, zamierza rozpoczynać budowę domu. Panie Robercie, jeszcze przypomnę panu, że miało być numerycznie, jeżeli będzie 20 numerów działek sprzedanych po kolei, to miało być wtedy uzbrojenie terenu. Ale tam to, jest... panie Robercie, dlaczego w środku placu tam została działka? Działki były wystawiane na sprzedaż o jedynie kilkanaście tych działek i akurat ta jedna została sprzedana. W środku. W środku. Akurat ta się komuś spodobała, jak było wystawione kilkanaście działek. I co, i pan myśli, że my teraz podejmiemy uchwałę czy coś, żeby tam uzbroić te tereny? Ale my nie uzbrojemy tam. Dla tego jednego domu. No ale to ja ten facet dom pobuduję. Do czego się przyłącza? Teraz media wszystkie trzeba ciągnąć do niego. Panie Robercie. Ale panie radny, ja jeszcze raz panu powtarzam, że nie robimy tam żadnych w tej chwili. No ale jak wybuduje dom, to będziemy musieli. To pójdzie do sądu i wygra. No. Ale przepraszam, czy to jest tylko jedno takie miejsce w gminie, gdzie budujemy media? Nie, proszę pana. Panie radny, no. I to jest przyśpiewka cała pana. Cała przyśpiewka. Panie radny, media poczekają do zrobienia dokumentacji. Było ustalenie, o ile pamiętam, na tej Radzie, że ten pierwszy etap ma być realizowany w dalszym ciągu. Ale panie od jednego brzegu mieliśmy tak żeśmy. No a jak mówisz, że w środku ja tego nie widziałem, no przepraszam, no to co teraz? To jest z brzegu właśnie. Panie Marcinie, no co tam bajki tu w ciemno też ciska, że to jest z brzegu? Na środku działki jest droga robiona i na środku działki. Nie na środku osiedla. Może na środku jakiejś przestrzeni między jednym razem a drugim. Ale to nie jest środek ustaliliśmy, jeszcze raz przypomnę, ustaliliśmy, że do realizacji w pierwszym etapie jest przewidziany ten fragment osiedla, który był w jednym przetargu, czyli dwie pierwsze ulice. I tak to od strony. Tak jest. Ta działka jest przy drugiej ulicy. Tak jest. To jest tu? Tak jest. Od kolonii. Tak jest. Ja nie wiem. I tak to będzie realizowane. Nic poza ustaleniami rady nie jest zrobione. Projekt tam miał być zrobiony na cały teren, który został podzielony na działki, bez tego ostatniego fragmentu i tak jest zrobione. Natomiast realizacja miała być tylko w tej pierwszej części, tej, która była wystawiona na tą sprzedaż. A w ogóle ile działek zostało sprzedanych? Sprzedanych właśnie została tylko jedna działka. A czy ta działka, która była Państwu, nie będę mówił tutaj skreślona, co o zamianę występowali, to była ta zamiana? To Państwo występowali o zamianę, natomiast w końcu zdecydowali się, że jednak będą rozpoczynać budowę tam w tym miejscu i dlatego stwarzamy im możliwość dojazdu. To nie jest docelowa droga, to jest tylko kwestia utwardzenia terenu, żeby mogli wjechać i zacząć pracę przy budowie budynku. Można jedno pytanie małe? Tak, proszę. Mam pytanie do pana Kociniaka radnego. Dlaczego jest przeciwny, że jeżeli ktoś kupił działkę i chce budować dom? Panie radny, ja nie jestem przeciwny. Ja nie jestem przeciwny. Tylko ja patrzę po gospodarsku, żeby to było robione. Po gospodarsku. Ale panie radny, chyba nie wybuduje się 100 domów na raz, tylko wiadomo, że trzeba będzie sukcesywnie działki nabywane i. W środku. No, każdy sobie ma prawo wyboru. Był przetarg, to sobie ktoś wybrał tą działkę, którą chciał, nie? Dobrze, wrócę tutaj, panie wójcie, przeczytam panu stanowiska, żeby było jasne, kto tu mówi prawdę. To się pan teraz przekona. Informuję, że na 27 sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 26 września 2012 roku Rada Gminy Kleszczów podjęła następujące decyzje oraz przyjęła następujące wnioski i opinie. Rada Gminy zapoznała się z opiniami Komisji Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20
września 2012 w sprawie wydzierżawienia linii energetycznej wysokiego napięcia pomiędzy gminą Kleszów a PGE-GiEKS-a Bełchatów, oddział Bełchatów, przepraszam, budowy drogi przez zwałowisko wewnętrzne KWB Bełchatów, przełożenia oraz finansowania mediów Gazprom Woda do strefy przemysłowej Bogumiłów w przypadku likwidacji gminnej obwodnicy. Zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów niezbędnych dla realizacji projektu budowy farmy wiatrowej na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Bełchatów. Zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów w zakresie określenia terenu dla składowania odpadów paleniskowych w nawiasie GIPS i przyjęła stanowisko w sprawie wniosków złożonych do Rady Gminy przez PGE KWB Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów. Rada Gminy wnioskuje o poinformowanie o wyżej wymienionym stanowisku władze PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Bełchatów oraz PGE Elbis. Stanowisko Rady w załączeniu. I jeszcze jedno. Art 3. Wyrazić zgodę na umieszczenie w studium, jak i w planie zagospodarowania przestrzennego gminy terenów pod instalacją wiatraków, jak i wcześniej złożonego wniosku przez PGE Elektrownia Bełchatów w sprawie zgody na uchwalenie dodatkowych terenów pod budowę zbiornika gipsu pod warunkiem wybudowania do 30 czerwca 2014 na własny koszt przez grupę PGE drogi przez zwałowisko wewnętrzne łączącej Kleszczów drogą Piaski Chawielice lub sfinansowanej jej budowy. Ma pan wszystkie papiery od Rady Gminy. Ma pan umocowanie. Przez 3 miesiące pan nawet nie wykonał tego. Panie, pan wyciągnął jeden. Proszę bardzo. Niech pan wyciągnie swoje. Cząstkę korespondencji, która o niczym nie świadczy. Proszę przynieść całą korespondencję i wtedy przeczytać. Niech pan, pan może podnieść wtedy panie dyskusję. Wójcie, niech pan wyciągnie swoje, które by pan usprawiedliwiały. Państwo radni pamiętacie, jaka była dyskusja w ogóle wtedy. Pan radny Misiak podejmował dyskusję, bo pan sekretarz wtedy podpisał umowę z biurem adwokackim z Poznania, żeby po prostu prawnie to wszystko obrobić z, właśnie z władzami PGE, żeby umożliwić nam właśnie budowę tej drogi i innych rzeczy. To, co pan przeczytał, dotyczy to obwodnicy. Jeżeli obwodnica nam zlikwiduje PGE, to odbuduje, tak? No bo pan nie słucha. No jak tam jest napisane? No proszę pana, jeszcze raz panu przeczytam. Pan, pan czyta. Wyrazi, pan nie wie, co pan słucha. Wyrazi, jeszcze raz panu czytam, panie, no pan ze mnie robi idiotę, czy co pan myśli? Proszę wyrazić zgodę na umieszczenie w studium, jak i w planie zagospodarowania przestrzennego gminy terenów pod instalacje. Proszę pana, bo pan kłamie w żywe oczy i mnie to denerwuje. No. A to, że pan się denerwuje, to jest pana. Proszę pana, odnośnie punktu 3 jeszcze raz przeczytam. Może pan pozwolić, a tym bardziej że ja urzędu, panie przewodniczący. Po prostu, bo to, co pan tutaj przedstawia i rzuca pan argumenty, cząstkę pan korespondencji wyciągnie, która o niczym nie mówi. To jest cząstka korespondencji. Panie przewodniczący. Nie, no ja rozumiem, ale szanowni i państwo. Może pan tutaj mi zarzucać, co jeżeli, pan chce. Jeżeli dziesiątki inwestycji, które po prostu są zaczęte i chce je skończyć i nie sztuką jest, dobrze pan wie, jakie są dzisiaj przepisy administracyjne i inne, żeby cokolwiek zaszło. I pan ma problem, może być prywatnie i może pan go sobie zachować. To tutaj są publiczne pieniądze i na pewno ja nie zrobię tak, jak pan mi to zrzuca, że mam to zrobić. Nie, nie. Na pewno nie podejmę takiej decyzji szybko, żeby po prostu później wynikało z nich jakieś inne... Proszę pana, muszę pana obnażyć także w bardzo brzydki sposób, ale może pan może obnażać, co pan chce. Proszę pana, ja zadałem pytanie konkretne. Ja nie rozliczam panu, ja nie rozliczam pana, że pan miał to zrobić, a pan nie zrobił. Ja zadałem pytanie konkretne. Co pan zrobił? Proszę pana. Inwestycja rozporządzenia w 2010 roku ulicy Głównej trwa do dzisiaj projekt. Ale czy pan ma do mnie pretensje, że trwa 4 lata, prawda? Ale jeszcze raz pytam. Czy pan chce, że ja po prostu różdżką machnął i to się zrobiło? Czy pan wie, o czym pan w ogóle mówi? Nie, no pan nie wie, o czym pan mówi. No proszę pana, to nie wiem, bo... Proszę pana, już panu raz powiedziałem na pana temat i nie chcę tego powtarzać. Proszę pana, jeszcze raz panu spokojnie powtarzam. Zadał pytanie pan Pachowicz, ja doprecyzowałem dalszą część pytania. Zadałem panu pytanie bardzo proste. Co pan zrobił w związku z zamiarem budowy drogi przez Skoło? Czy pan zadzwonił do... Rozpoczynam procedurę. Ale proszę pana, pan mi pozwoli dokończyć. Czy pan może zadzwonił do kopalni, do elektrowni, do PGE? Czy pan tam pojechał, czy pan tam zapytał i tak dalej? W tej sprawie. Ja nie panu nie mówię, że pan miał to już zrobić. Tylko co pan zrobił? I pan powiedział, że pan nic nie zrobił. Nie.
Więc dlatego panu czytam, a później pan chciał powiedzieć, że takiego nie było stanowiska i tak dalej. Więc jeszcze raz panu przeczytam. Wyrazić zgodę na umieszczenie w studium, jak i w planie zagospodarowania przestrzennego gminnych terenów pod instalację wiatraków, jak i wcześniej złożonego wniosku przez PGE Elektrowniowodów w sprawie zgody na uchwalenie dodatkowych terenów pod budowę zbiornika gipsu pod warunkiem wybudowania do 30 czerwca 2014 na własny koszty z grupą PGE drogi przez małowisko wewnętrzne łączące